Implanty to nowoczesna alternatywa dla brakującego zęba lub grupy zębów. Pozwalają na niezależną odbudowę bez konieczności szlifowania zębów sąsiednich, tak jak to ma miejsce w przypadku wykonania klasycznego mostu protetycznego. W gabinecie Dental Park stosujemy różne typy i systemy implantów, dobrane indywidualnie dla każdego pacjenta. Nowoczesne systemy implantów, które proponujemy, umożliwiają założenie implantu subkrystalnie, czyli poniżej poziomu kości, co pozwala na jego szybkie zrastanie się z kością i możliwość wykonania korony protetycznej już po 6-8 tygodniach. W porównaniu do systemów starszej generacji skraca to czas leczenia o co najmniej 4 miesiące. W naszej klinice jesteśmy w stanie dobrać i zastosować odpowiedni implant niemalże do każdej sytuacji klinicznej. Na wizycie konsultacyjnej przed zabiegiem szczepienia implantu analizowane jest zdjęcie tomograficzne lub tomografia komputerowa. Na tej podstawie oceniamy, czy ilość tkanki kostnej jest wystarczająca, by wprowadzić implant oraz ustalamy plan leczenia protetycznego, według którego będą umiejscowiane implanty. Jeśli okaże się, że w wyniku utraty zęba doszło do zaniku kości, chirurg wykonuje zabieg augmentacji, czyli wytworzenia wymaganej ilości tkanki kostnej pod przyszły implant. Zabieg odtwarzania brakującego zęba składa się z dwóch etapów. Etapu chirurgicznego, polegającego na wkręceniu implantu, odbywa się to w znieczuleniu miejscowym i trwa zwykle około 40 minut przy pojedynczej implantacji. Implant zostaje zabezpieczony śrubą gojącą, która modeluje dziąsło pod przyszłą koronę protetyczną. Po okresie osteointegracji, czyli wgojeniu implantu, następuje etap protetycznej odbudowy zęba. W tym celu pobieramy wyciski i ustalamy z pacjentem kolor przyszłej korony. Na podstawie wycisku technik w laboratorium przygotowuje łącznik, czyli filar, który łączy implant z koroną oraz koronę protetyczną, czyli sztuczny ząb. Na ostatniej wizycie w gabinecie łącznik przykręcany jest do implantu. Po upewnieniu się, że połączenie jest stabilne, lekarz mocuje koronę protetyczną. Pacjentowi udzielamy również wskazówek dotyczących higieny jamy ustnej oraz ustalamy wspólnie harmonogram okresowych wizyt kontrolnych.